Agrotek jubileuszowy 21, oczko. Natomiast rzeczywiście nowy PROW uruchamiamy. Praktycznie większość rozporządzeń jest gotowych. Podstawowe działania chcemy uruchomić jeszcze pod koniec drugiego kwartału, między innymi modernizacja, ale myślę, że najpierw będzie jeszcze wsparcie dla małych gospodarstw. Młody rolnik mógłby być już praktycznie uruchomiony, ale ze względu na możliwość jeszcze realizacji tego zadania ze starego PROW-u, tam przesuwamy kolejne 60 milionów euro, będziemy się wstrzymywali do pełnego wyczerpania środków, jakie gdzieś tam z resztówek pozostają na obsłużenie tych wniosków, które są. I jeśli zamkniemy ten program 2007-2013, będziemy uruchamiali nową edycję Młodego Rolnika. Przypomnę, że oprócz modernizacji młody rolnik ma także w tej perspektywie dopłaty do powierzchni pierwszych 50 hektarów, tam jeszcze 62 euro na hektar. Ponadto nadal podtrzymujemy te preferencje w modernizacji i w innych działaniach inwestycyjnych, gdzie rzeczywiście młody rolnik ma ten udział własny 40%, a nie 50% jak pozostali.